Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Niewolniczym Imperium Cyn Stellaris. Tak więc ostatnio dość kiepsko potoczyła się nasza próba podporządkowania tej robotycznej frakcji. Po prostu wyszliśmy na tym jak Zabłocki na mydle. To niedobrze, ale udało nam się tutaj zająć niewielkie terytoria i w tej chwili mierzymy w tą cywilizację, czyli zażądamy od nich trybutu. Oczywiście się nie zgodzą. Tak, zakładamy z góry, że się nie zgodzą, więc trudno. I w tej sytuacji możemy od razu spróbować z nich zrobić państwo trybutarne. No widzicie, tu jest wyraźnie napisane, jeżeli skończy nam status quo, to powinno powstać nowe państwo. Ale tak się nie stało z jakiegoś powodu. Może dlatego, że kontrolowaliśmy wszystko z drugiej strony. To może być problem. No nie wiem. O. Miejmy nadzieję, że tutaj zakończy się to sprawnie i zgodnie z naszymi założeniami, czyli że ich tutaj po prostu rozniesiemy i oczywiście zamienimy w podległe państewko. Czemu tu nie możemy wlecieć, a nie znamy tych... Dobra, zróbmy w ten sposób. Tu ruszamy się naprzód wszystkim. I wy jeszcze poczekajcie na swoją kolej, jak będzie to desantować. A, bo tu się nam pojawili piraci, musiałem część... Aj, tylko teraz, że zmieniłem część naszych hangarów, czy część kotwicowic na hangary, to troszkę jest niedobór, ale jednocześnie już budujemy sobie tutaj i myślę, że w sumie możemy tu na granicy, bo zakładam, że w tym miejscu zrobimy sobie granicę w przyszłości. Czyli to te trzy tereny oddamy. Będziemy tutaj w lepszych stosunkach od razu na starcie. Oni się połączą, a nie będziemy tak brzydko rozciągnięci. Tu możemy na wszystkich frontach naraz ruszyć. Nie spodziewam się realnego oporu z ich strony. I tu też naszym celem jest praktycznie ostateczne zwycięstwo, czyli no, troszkę nam to może zająć, ale się przekonamy. Na razie żadnej planety wroga nie widzę. Wszyscy... A nie, są tu. No ja właśnie wkurzam się, że nie pokazuje, gdzie jest planeta, jeśli jest zabudowana stacją. No ale zaraz jej tam nie będzie już, bo ją po prostu capniemy sobie. O! Zdobył się na kontruderzenie. Niewielkie, bo niewielkie, ale zawsze coś. Pod wrażeniem jestem. Nie wiemy, co się tu dzieje. To może być dla nas uciążliwe później. W sumie zbudujmy, a raczej zacznijmy budować stację nasłuchową. Czy my ją możemy już zbudować?
Tak, to możemy zbudować. Postawiłbym to gdzieś blisko stosunkowo granicy. Powiedzmy tu. Super. No, na tym froncie właśnie robimy wszystko, co chcemy, więc jest ok. Ta flota robi wrażenie, nie? To już nas pokona, ale stawi opór czynny. Ale nie, to już widać wyraźnie, że... Kto tutaj my z górą w tej rozgrywce? Jak nasza inwazja? Licznie zakończona sukcesem. I ruszamy na kolejną planetę, żeby ją spacyfikować. A wy tutaj. I kolejny atak z tej strony. Czy tu jest jakaś planeta? Powinna być, jeżeli jest fortyfikacja, jak się przekonaliśmy. Tak, nawet sporo. Dwie. Czyli planeta i baza kosmiczna. A ja wszystkie habitaty liczę na zasadzie, że to planeta. A co słychać na naszym przejętym świecie? A w miarę dobrze. Cisza, spokój. W końcu zdecydowałem się wybudować w tym kierunku, bo potrzebowałem pracy dla niewolników, tak więc to było najrozsądniejsze. Tu jest ktoś potrzebuje roboty też, kurde. Powiększmy to trochę. Na pewno jakaś praca się znajdzie dla was. I super, jak tu się przebijemy, to ta część ich terytorium będzie zblokowana całkowicie. I chyba robię szarże na ich stolicę, nie ma sensu tego przeciągać. Tu dajmy kolejne kotwicowiska i bonus do kotwicowisk. No a jako, że tu jest troszkę problem tej strony, to bym dał może ze dwa, o, w ten sposób. Initiating ground assault. Victory shall be ours. No, tu będzie dosyć sporawa bitwa. A jednak zdecydowanie ustępują nam technologicznie, więc jakby nie mówić, dajemy sobie z nimi radę. Coś tu jeszcze jest do zajęcia, godnego uwagi? Nie, to była tylko jedna planeta. Czyli już się kierujcie w tu. Się poobijali jak cholera. No nic, zdobądźmy to. I tu się zregenerujemy w tej bazie. Nie, no nie chcę, żeby on tu sobie robił co chce, to ja to jednak zlikwiduję. A wy tak, w tamtym kierunku. All warriors are victorious. Enemy planet conquered. To było pewne. I tu jest jeszcze jedna. Nie mogę? A, bo to dopiero trwa kolonizacja, dobra.
Tu zajęliśmy i od razu rozpoczynamy naprawy. A wy się kierujcie na ich planetę. Pięknie. O, jak burza idzie nasze zwycięstwo. No, te małe cywilizacje zdecydowanie zdają sobie sprawę ze swojego położenia, tak więc raczej nie próbują tutaj robić brzydkich akcji. Initiating ground assault. Nie, jak stracą stolicę, bo zakładam, że tu jest ich stolica. Nie wiem, to będzie chyba już po nich, chociaż przekonamy się. Dobra, przechwyćmy na tej pozycji. I ruszajcie w sumie. Gdzie tu mamy coś do zbadania? Tu. Zaskakujące, aż że przy tak słabo rozwiniętej cywilizacji mamy coś do badania. No dobra. Tu jest spory potencjał, widzę. Są piraci. W tym miejscu nie spodziewałem się. All warriors are victorious. Enemy planet conquered. Czyli by trzeba było też później tutaj zrobić jakiegoś upgrade'a, jak już ogarniemy tych... Fajna jest ta baza, jak wygląda. Idzie zgodnie z planem. Tu by wynikało, że na razie nam jeden starcza do upilnowania porządku. Już nie wiem na jak długo, może jednak tak na wszelki wypadek niech będą trzy z tej pierwszej linii i tyle. Ci już pędzą. A wy tutaj, o tak, tu może być ciężej to pozdobywać troszkę. Tu. Tu. No tu niestety nie mamy jak wlecieć, musielibyśmy naokoło i nie wiem, czy nam się to w ogóle opłaca. Czyli bardziej, jeżeli już, to się opłaca z użyciem tej floty. A to szybciej się dowlecze. Niby niewiele, ale ciągle stawiają opór. O, tu jeszcze jak widzicie nawet jakąś flotę skądś wynurali. All warriors are victorious. Enemy planet conquered. Scientific breakthrough achieved. Ląduj.
O, ci też już ogarnęli tutaj. A może to następna planeta, albo rozbicie tej floty da nam już zwycięstwo, zobaczymy. Bo tak naprawdę, no to... Są skończeni. Ale nie chcą jeszcze, jeszcze wierzą. Honor im nakazuje walczyć do końca. Kolejna technologia. A w sumie zróbmy to, chociaż to tam średnio potrzebne, bo już mamy tą... to coś. Okej. I uznali nasze zwierzchnictwo. Ślicznie. Czyli w tej chwili to państewko jest tutaj w naszych rękach. Oni nas nie lubią. Dlatego też... przekażemy im tu, żeby troszkę wyrównać granice sobie. Masę możemy, ale muszę teraz znaleźć, co bym chciał. Chcę im przekazać to. I KT. To powinno zdecydowanie poprawić im humor, a jeszcze dostaną to jeden system. Teraz floty stąd skierują się tu na przegląd, nazwijmy to. Lecą tam, gdzie mają tak. Dalej są nielojalni, kurde. Dajmy im jeszcze Baksam, jak się nie mylę. Tak, i dajmy im, oczywiście, żarcie, nie żarcie, ale dużo nie mamy już obecnie, ale consumer goodsów możemy im dać, powiedzmy, 50, żeby się troszkę lepiej czuli na najbliższe 20 lat. I mam nadzieję, że to sprawi, że zaczną się troszkę robić bardziej przyjaźni przez ten czas. Nie chcę, żeby tam się tu buntowali. To im też przekażę później, bo oczywiście planujemy rozebrać tych Banathwirów. Oni też nie mają sojuszników. I byśmy ich rozebrali, czyli byśmy to przejęli i przekazali tu. Te tereny byśmy przejęli dla siebie. A gdyby zostanie już tylko ta resztka, no to też ją zmienimy w marionetkę. No i zobaczymy potem, co dalej. Czyli taki jest na chwilę obecną plan. To się oczywiście wszystko ładnie rozbudowuje. No tu mi się nie podoba, że się nagle ci piraci wyprodukowali, to w dość dużych ilościach. Czyli będziemy musieli podjąć kroki zaradcze w tej sprawie. Przepchaliśmy się znowu, trudno. Możemy to przebadać, gdzie to w ogóle jest. Tu. Czy mamy jakiś wolny okręt budowlany w pobliżu? Nie widzę. Tu będzie... będzie rok tam leciał. No nic, jest jak jest.
Incoming transmission. O, ambasada. I już są lojalni, już też widzę, idzie w górę ich zadowolenie. Bardzo dobrze. I oczywiście wysyłają nam zasoby. My się też musimy zająć kolejnymi gatunkami. O, tu jacyś trafili nasi, widzę. Niezmodyfikowani, ale trochę mamy tych gatunków pewno z tych podbojów, więc... No, nawet nie jest źle z tego, co widzę. No, gdzie indziej tu jakieś roboty są w nieupgradowanej wersji, tu no, coś tam... Na spokojnie będziemy to ogarniać. Species adjusted. A czemu oni mają? To mi się nie podoba. Nie ma żadnego full citizen dla żadnych obcokrajowców. No. Tylko nasi mogą mieć full citizen. Okej. Rzućmy okiem, czy jeszcze mogę to upgrade'ować. Gdzie to było? Gdzieś tu. Nie. Tu. Mogę. Oczywiście to robimy. Tu brakuje 14, czyli... Dwie te floty się zmaksowały, tak jak liczyłem. Czyli ta sprawa załatwiona. Nad czym głosują? Nad radą. Chcą powiększać ją. W sumie możemy, nie wiem czemu byliśmy za, możemy być przeciw. A, już wiem czemu. Bo chcieliśmy, żeby to wyszło do przodu w innych, przed inne głosowania. Dobra, te na pewno dwie rzeczy chcę im zabrać i dać naszym, więc... Zróbmy w ten sposób... Debris analyzed. A żebym... Bo, czekajcie, może oni mają tego roszczenia. Czy ja mogę to sprawdzić? Ciężko mi powiedzieć niestety. Nie wiem, jak to się sprawdza. Chyba nie można dokładnie sprawdzić, o co. Mogę tylko sprawdzić, że mają, ale... O co ni cholery. Okej. Ale my też dość dobrze żyjemy z tą federacją tutaj, to są nasi przyjaciele. Moglibyśmy nawet jeszcze bliżej z nimi współpracować. No nie, federacji nas nie chcą, powiedzmy zbyt awanturniczy. Ale znaczy na tej flance mamy spokój. Wszystko co nas nie lubi jest tu. No i tu jakieś maleństwa, ale to... Co to na przykład jest? Tu jakieś... Nie wiem, kto to za państwo. Tutaj są jakieś takie chyba pomniejsze. Chociaż ten klik kooperacja się tutaj powciskał niepotrzebnie. Czy tu
Tu jest 5. No, czyli zawsze troszkę zabawy z tym, ale... Zróbmy sobie tak... Tu jest taka jedna dosyć słabsza flota, z tego co widzę. Będzie trzeba ją troszkę dopicować. Pięknie. Rzućmy okiem jak nasze planety. Ale chyba nigdzie nie ma... No tu jest ciągle problem. Co ja tu mógłbym z tym zrobić? Mógłbym w sumie... Dobra. Pójdźmy może w ten sposób i będzie załatwione. A tu bym sobie dał to. Scientific breakthrough achieved. Tu moglibyśmy w sumie zrobić upgrade'a i więcej handlu. I tu to samo, to... Tu zamiast handlu chyba bym wolał wydobycie. O. A i nawet starczy, też nie chcę tu przeciągać tego wszystkiego. Długość życia liderów. Po raz pierwszy mam wrażenie, że dobrze stoimy za Loisami, no a dlatego, że dawno wojny nie mieliśmy. Inaczej by to tak miło nie wyglądało. Niestety troszkę zajmie, zanim będziemy mogli ich znowu zaatakować. I myślę, że to już zrobimy w następnym odcinku. Tu mogę tylko 24 dorzucić, żeby nie przekroczyć limitu, a nie chciałbym się w to bawić, w przekraczanie limitów, mówię. Tu... Czemu to leci nie wiadomo gdzie? Nie chcę, żeby mój handel szedł przez obce terytoria. Więc ma iść tędy. Dajmy jego. To. I upgrade. O. I rzućmy okiem, jak nasza nowa baza się tu spisuje. Dobrze. Zdaje mi się, że tak, zwalczyła miejscowe piractwo. Czyli możemy dać to. Tak, na wszelki wypadek. Tak, tak. Okej. Wszystko opanowane. Czemu tu znów ludzie? Gdzie ten handel idzie? To ja się nie dziwię, że się robi piractwo, jak ten handel. Nie wiem, który idzie przez te Stargate'y. To czy na razie to jakoś działa, ale ja się obawiam, tu w ogóle ludzie. Nie no, tu się wydaje, że wszystkie bazy, nie, ja to poszukam między odcinkami, to co tu się stało. Czy to nie jest na razie problem, ale takie niekontrolowanie tego handlu zawsze mnie wkurza, bo to potem generuje problemy, jak on gdzieś tak właśnie gdzieś przybiega. Dobra, miałem tego szukać między odcinkami, zresztą pewno zapomnę o tym. Ach, mniejsza z tym. Damy radę i bez tego. Zobaczmy, ile tu do wojny. 39, 3 lata jeszcze. To myślę, że może na wojnie albo... Teraz ta ekipa... Czyli tak, tu znowu będzie trzeba troszkę podzielić pewne rzeczy. Czyli wy sobie... Polecicie tu.
nad granicę. Wy sobie polecicie tu. A, czy w tym samym kierunku w sumie lecicie na razie. Tu dorobię, a z okazji sobie upgrade'niemy to. Dajmy stąd jednego enforcera, bo nie chcę mieć tu buntów. O. Dokładnie tu dałem, ale tak. I na tej planecie. Nie, no to jest. Tu jest planeta. O. To samo. Dwa ksenomorfy. I pięciu naszych. To dołączę tej armii. Zobaczymy, czy w ogóle będzie potrzebny, ale niech dołączy. Teraz się zapychamy jeszcze szybciej. No 6000, no to zakładam, że ta nowa nasza podległa prowincja nam przynosi tony zasobów. Czyli co robimy z tą flotą? Ogólnie ją będziemy musieli podzielić. Czyli tak, powiedzmy, dwie wyślemy tu. Jedną wyślemy tu. A tych zostawię jako tu rezerwę. I im dorobię, powiedzmy. To powinno się zmieścić jeszcze w limicie. To też jest rezerwa. No, mamy troszkę tych podległych państw. To powinno cieszyć tu różne frakcje. Właśnie rzućmy sobie okiem na frakcje. Najsilniejsze, najbardziej nas lubi frakcja autorytarna. Na drugim miejscu jest frakcja militarna, która chciałaby mieć rywala. Ksenofobowie. Okej, nie chcą traktatów migracyjnych. Nie mamy, wyłączyliśmy tą cechę tą. Ci by chcieli umowy granic, dobra, a te dwie frakcje nas nie lubią, ale praktycznie nie istnieją. Ta jest dosyć nieprzyjemna, ale nie powoduje jakichś problemów, czyli przykro mi, ale zerwiemy traktat migracyjny. Nasi ludzie tego nie chcą, są ksenofobami, więc będziemy się tego trzymać. Nie wiem, czy pomogło, czy muszę jeszcze poszukać jakiejś frakcji, przypadkiem nie dałem praw, ale nie sądzę. Właśnie, zobaczmy. Species. Nie, tylko my jesteśmy full citizenship, dobra. Reszta robi to, co powinna, czyli służy naszemu narodowi. Tu poprawmy wszystkie roboty, bo to musiały się znaleźć. Znaczy będę szedł od góry z tymi nacjami i potem będziemy stopniowo, no to tam niewiele, te mało liczne nie odgrywają roli, jak jest w całym państwie. No nie, przykro mi, nasz naród się burzy, że wpuszczamy innych. I tak mamy otwartą granicę dla uchodźców. No a ci uchodźcy to są po prostu przyszli niewolnicy, to w zasadzie. Chodźcie do nas, będziecie pracować za miskę ryżu. Wow, tego zro mamy tony. Special project complete.
tu jest jeden, zresztą nawet nie wiem, czy ten... Nie, bo ten jest zrobotyzowany, ale okej. Situation log updated. I tu... W sumie mógłbym to wywalić? Nie, nie stać na to, żeby to wywalić. No dobra, mniejsza z tym, czyli też robimy w ten sposób. I super. No, flotoś będą się guzdrać na tej pozycji dla co? Ile ja tu w ogóle flot, wiecie co? Ja myślę, że na tą wojnę, bo na razie nie zamierzam atakować innych, to być może te floty, a nie, ci nas nie wpuszczą. Wysłałbym sobie tu. Nad czym pracujemy? Gdzie jest ten grobowiec? Czekajcie, czy mamy jakiegoś badacza? Musimy mieć jednego wolnego. Bo nawet tu jest. Rzućmy okiem, gdzie jest ten nieszczęsny grobowiec. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ja będę musiał go... O, jest! Do roboty. Tu się buduje. No to nam daje najwięcej zasobów. Kolejny upgrade'ik. Może bym sobie też troszkę więcej żywności, bo zaczyna jej być niewiele. Jakby co, to gdzieś tam jakąś planetę przestawimy z produkcji na przykład tego na żywność. To nie jest problem, możemy też w sumie żywność kupować, bo stać nas. Okej, mamy znów sporo tych punktów, czyli tak nie, tu nie możemy, bo nie chcemy drażnić tego na raczej. Nie wiemy, może potem będziemy też go bić, a to się okaże. Tu w sumie tą wypustkę mógłbym im przekazać później. To mogłoby być niegłupie, czyli weźmy sobie na pewno te tereny. To też jest dosyć tanie. Tu są planety, więc to będzie... Nie, nie jest drogie. Dobra, na razie tyle. Jeszcze też 2 lata do wojny, więc zanim ta wojna wybuchnie, to tu może wszystko... No chciałbym ich obskubać, żeby w następnej wojnie, no może jeszcze w 2, dziabnąć to jako kolejny teren zależny. A tutaj przyjaźń rośnie. Czy oni są ksenofobami? Tak, ale są też militarystami. Fajni są. Co tu ginie? Naukowcy, gdzie to jest? Tu miał badania prowadzić. Jeszcze mamy wolnego, nie, a może nie wiem skąd, ze statku zniszczonego. I tu jest wszystko si. Okej, dobra, na tym kończymy. Ja zacznę następny odcinek, to wszystko się ustawi na pozycjach. Jeszcze rzućmy okiem, co możemy dorzucić do tej floty. 12, o, zmieścimy się w limitach. Czyli w sumie bym zrobił tak. O.
i nowy następca. Coś nasza liderka żyje i żyje. To jest nie, to jest on. Ja już się mylę z wyglądu. Jakie tutaj tło jest, kurde. Narzędzia tortur. W ogóle w czym on się specjalizuje? A nie, co, to, wydobyciu. Jest cyborgiem. To jest dobra rzecz. Mamy po prostu dodatkowy atak, używając broni biologicznej. Jesteśmy łowcami ame, bonusy do energii, do populacji. A, bo to są też... O, to jest fajne. To jest bardzo dobre. Optymalizacja niewolników. Chyba jedno z lepszych, co można w tego typu nacji jak nasza mieć, bo to połowa zasobów jest niewolników. No nic. A jeszcze rzućmy okiem na... ponad 1000. To jest dobrze. No nic. Do zobaczenia w następnym odcinku.